Chyba nikt jeszcze tak cierpliwie nas nie uczył, jak nasz niebiański ojciec. Tyle pokoleń takich nieuków znieść i uczyć ich, i uczyć, i uczyć, i uczyć, i uczyć, aż przyjdą do poznania prawdy i wielkiej radości, uczciwym poddaniu się Jego wspaniałej woli, odpoczną od swoich dzieł w Chrystusie Jezusie, aby dzieło Boże mogło być w nich. Już nieraz mówiliśmy, Jezus nigdy nie był leniwy, u Jezusa nigdy nie było byle jakie życie. Jeżeli ktoś należy do Jezusa, jego życie staje się płodne, staje się prawdziwe, rzeczywiste. To nie jest płynąca sobie jakaś tam strumyczek czegoś, to jest prawdziwa rzeka płynąca z nieba, która napełnia ten świat rozpoznaniem rzeczywistego zbawienia, rzeczywistej pomocy z nieba. To jest przekształcenie nas ze starego człowieka w nowego. Ta woda niesie w sobie życie, nowe życie. Jeśli się narodzicie z Ducha Bożego, będziecie obfitować. Jeżeli zaś nie, to będzie tylko wiedza nabywana, która nic więcej nie zrobi, jak tylko wzbije w pychę, dumę i wysokie mniemanie o sobie, myślenie o sobie, że jesteście lepszym, mądrzejszym od innych. A dzieci Boże przecież tego nie mogą mieć, bo nasz Ojciec tego nie ma, jest najwyższy. A jednakże potrafi się schylić do najbardziej pogrążonego w grzechach człowieka, najbardziej zanurzonego w bagnie człowieka, żeby dotrzeć tam z tą świętą informacją, że możesz żyć inaczej, możesz żyć w nowy sposób. I człowiek zaczyna szukać Boga. Inny jest Bóg, niż my sobie myślimy. I dlatego my też musimy być inni, niż sobie myślimy. To nie my określamy, jacy powinniśmy być chrześcijaństwa. Niestety tak często jest, że człowiek sobie sam określa swoją pozycję, swoje wartości, swoje zadania, swoje priorytety i na końcu swoją własną śmierć zaplanowaną i swoje własne niebo. A to wszystko to jest gehenna. To jest ciemność. To nie jest światło z nieba. To jest stracony w sumie czas. Gdyby na drodze Saula z Tarsu nie stanął Jezus, Saul z Tarsu straciłby czas. On walczył dla Boga przeciwko Bogu. To byłoby porażka. Stanąłby naprzeciw Boga na sądzie i powiedziałby: Boże, przecież ja dla Ciebie walczyłem, całe życie poświęciłem. I co by wtedy usłyszał? Idź precz ode mnie. Nie znam Cię, bo czyniłeś bezprawie. Wolą Ojca nie jest to, żebyśmy my określili, co dla Ojca zrobimy. Wolą Ojca jest to, żebyśmy zrobili, co jest wolą Ojca. Niby proste, prawda? To, co Ojciec mówi, to zrób. Taka jest rzeczywistość. Społeczność, o której wczoraj mówiliśmy, to jest, może przeczytajmy jeszcze jakiś urywek z tego, List do Rzymian, 8 rozdział, od 14 wiersza. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. To nie jest bomba wojny, a to jest bomba, tylko że nie wojny. To jest coś, co wybucha w nas uwielbieniem. Współdziedzice Chrystusa, czyż nie jest to wielka chwała, do której my, żaden z nas, nie mielibyśmy śmiałości nawet trochę się zbliżyć z naszym własnym ja, z naszym własnym charakterem, z naszą dumą, chęcią sprzeczki, waśni, odszczepieństwa. Nie śmielibyśmy się zbliżyć do tej wspaniałej chwały. A tu Bóg daje nam dziedziczyć z tej chwały, brać i to łaskę za łaską, czerpać ile wlezie, bez ograniczeń. To jest dopiero piękne zadanie. Wróg zajmuje ludzi różnymi rzeczami, żeby odciągnąć od tego czerpania z Chrystusa. Stawia różnych idoli duchowych, wydawałoby się, którzy wydawałoby się, że są godni naśladowania, ale ich wojna nie jest wojną Pana. W tym współdziedziczeniu widzimy cierpienie. Widzimy również uwielbienie.
Człowiek może powiedzieć, ja cierpię dla Chrystusa, ale jeśli nie ma uwielbienia, to ty nie cierpisz dla Chrystusa. Ty cierpisz, bo ty lubisz cierpiętnikiem być. Lubisz, żeby się inni nad tobą skłonili z podziwem albo z taką troską i tak tobie powiedzieli, no naprawdę, ty masz bardzo trudne doświadczenie, że Bóg ci dał taką ciężką pozycję, że ty teraz tak cierpisz, żeby ktoś tak użalił się na tobą, a ty tak urośniesz, no docenili, że ja tak... To nie o to chodzi. Tu jest uwielbienie. Paweł mówi o cierpieniu i uwielbieniu. On te dwie wartości niesie razem. Jest szczęśliwym człowiekiem, bo cierpi. On nie szuka, żeby ludzie nad nim się pochylali i tak, no widzimy, Pawle, masz tyle naprawdę. On mówi, niech to będzie dla was też radością. Siedzę w więzieniu, nie radujcie się z tego. Bo widzicie moje życie, kiedy jestem w więzieniu, że ono wcale nie jest gorsze. Nadal jest płodne i żyję dla Boga i nadal zradzam następnych ludzi. Tak czy nie? No siedział przecież w więzieniu i zaraz strażnik więzienny miał nocne spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Cierpiał i chwalił. To był duch radosny. Jezus nie użalał się nad sobą, kiedy te kobiety wyszły. One zawsze miały przecież takie, jak jacyś mężczyźni szli tak i one nad nimi płakały, to te mężczyźni się czuli tacy, no. A tutaj Jezus mówi, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą, nad swoim stanem. Ja jestem zwycięzcą, a wy jesteście w porażce. Ja cierpię w słusznej sprawie, a wy żyjecie w swoich grzechach i w nich pomrzecie, jeśli się nie upamiętacie. A więc współdziedziczyć z Chrystusem, toczyć dobry bój, nie w duchu tego świata, ale w duchu Chrystusowym, to jest właśnie ważne. Wielu toczy bój w duchu ciemności, jak Saul z Tarsu, atakując Boże dzieci, znieważając, zamiast budować się nawzajem na Boży dom. Współdziedzice tej wielkiej chwały. Mamy mnóstwo różnych sposobów na chrześcijaństwo. Widzicie, ludzie szukają sposobów. Sposób na to, sposób na tamto, sposób na to. Jest mnóstwo książek, które są okazaniem sposobu, ale jak spojrzysz na życie człowieka, który napisał tą książkę, okazuje się, że ten człowiek sam nie znalazł sposobu na swoje własne życie. Bo dalej brnie w swoich grzechach. Widziałem w swoim chrześcijańskim życiu wiele sposobów, które przepływały przez Polskę. Wszystkie padły. Ostał się tylko Chrystus. Ci, którzy w Chrystusie znaleźli swoje uspokojenie, uciszenie i zwycięskie życie, ci do dzisiaj zwyciężają. Mnóstwo płodnych nauczycieli Zachodu wypuściło swoje wspaniałe strzały nauki, przenikające ciemności, padające tam i ubijające wroga. I po tych strzałach pozostała tylko ruina. Następni ludzie z przegranym życiem, z demonicznymi napaściami, oskarżający Boga, że zaufali mu, on ich zawiódł. Żadne te wspaniałe sposoby nie działają. Bez Chrystusa nie ma współdziedziczenia. Spojrzyj na życie tych pomysłodawców. Jeśli odnajdziesz tam Chrystusa, to pomysł będzie prawdziwy, Chrystus w nas, nadzieja chwały. To głosił apostoł Paweł i nigdy się z tego nie cofnął. Nie ma innych sposobów na zmianę życia człowieka. Nie ma więcej się módl, więcej czytaj, więcej rób, więcej udawaj, że robisz, więcej licz na łaskę, więcej na to, więcej nie ma. To nic nie działa. Grzech pozostaje grzechem i koniec. Ludzie myślą sobie, że może w ten sposób przekonają Boga. Lepiej ustąp mu i daj się zbawić. Daj się uratować i stań się współdziedzicem tej wspaniałej chwały, człowiekiem uprzejmym, miłym, łagodnym, prawdziwym. Widzicie, Jezus nie zdobył mnie, napadając na mnie. Czy ciebie tak zdobył? Jezus zdobył mnie swoją łagodnością,
przyszedł tak uprzejmie do mnie, że nikt tak do mnie nie przyszedł, do takiego grzesznika, jakim byłem. On przyszedł z taką miłością i łagodnością, że aż mi się chciało go posłuchać. A mógłby przyjść inaczej, mógłby przyjść i powiedzieć: Marian, ty pijaku, co ty robisz? Tracisz życie swoje. Skończ tym pijaństwem w swoim domu. Pan Jezu, masz rację. Ale on nic o tym nie mówił. On zaczął mówić o swojej śmierci za mnie. I to dało mi siłę, że gdy przeczytałem w Biblii o tym, żeby się nie upijać, żeby tego samego, tej samej chwili, kiedy to przeczytałem, wyrzucić wszystko. Jezus tylko działa i nigdy się to nie zmieni. Jego wspaniałość przychodzenia do mnie, do ciebie, zwróćcie uwagę, każdy to poznał. Ta kobieta, oni byli tak pewni, diabeł był przekonany, przyprowadzając tą kobietę cudzołożną do Pana Jezusa Chrystusa przez tych ludzi. On musi dać wyrok śmierci, przecież to jest napisane w zakonie. Nie może być inaczej, przecież musi powiedzieć, trzeba ją zabić. Ale to, co on zrobił, to było po prostu dla nich, on ich załatwił łagodnością. On łagodnie powiedział, wcale nie krzycząc, łagodnie, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I dalej pisał ich imiona na piasku, bo tak było w rzeczywistości, ich imiona były na piasku zapisane. Wiatr powiał, już nie ma, życie przemija i idą do Gehenny. Jeżeli tacy jesteście czyści, no to zróbcie ten porządek. No i okazało się raptem, że nikt z nich nie był czysty. A Jezus, który mógłby to zrobić, powiedział jej: ja ci nie potępiam, idź, nie czyń tego więcej, nie grzesz. Łagodność kruszy kości, jest napisane. Kruszy kości buntu, niechęci, blokady. Łagodny język potrafi więcej zrobić niż gwałtowny język. Czasami nam się wydaje, że kiedy my gwałtownie będziemy mówić, to wtedy przekonamy kogoś do tego, co my mówimy. A jak będziemy łagodnie mówić, to wszyscy zasną. Zasną ci, co zasną, ale ci, co nie zasną, to usłyszą, co mają usłyszeć. My nie mówimy do tych, co śpią, tylko do tych, którzy nie śpią przecież. A jak to słowo kogoś obudzi, no to wtedy i ten ktoś zacznie to słuchać. Kto ma uszy, nie? Niech słucha, mówi Słowo Boże. Łagodność Chrystusa, cudowna sprawa. My tego potrzebujemy nieustannie, brakuje nam łagodności. Diabeł nas nauczył wojny, a Jezus przyniósł nam łagodność. Wspaniałą łagodność baranka. I my mamy być przecież owieczkami, a On pasterzem naszym. Łagodność nie jest cechą cielesności. Zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Czwarta Mojżeszowa, 11 rozdział i 14 wiersz. Mojżesz, Boży człowiek, najpokorniejszy z ludzi, mówi w ten sposób: ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. I co oni z nim zrobili, tym pokornym człowieku? Oni wzbudzili w nim ludzki gniew. Nie dał rady. Trzymał się najdłużej, ale i tak nie wytrzymał. I w końcu zrobił coś, co nie pozwoliło mu wejść do ziemi obiecanej. Pozwolił Bóg mu tylko zobaczyć ją z daleka. Zabrakło mu Bożej łagodności. Bóg nadal miał dla nich łagodność. Powiedział: daj im tą wodę. A w 5 Mojżeszowej, 1 rozdział i 12 wiersz czytamy: ale jakże sam poniosę wasze ciężary, wasze kłopoty i wasze spory. Przecież nas jest dużo mniej niż tam było. Jak to ponieść? Co człowiek, to jakiś spór. Ktoś przychodzi, ten tu mi dogryzł, ta mi dogryzła, ten mi coś źle odpowiedział, ta coś tak. I można o tym w kółko mówić. Ale po co?
No po co? Jezus też mógłby chodzić i opowiadać o tym, co wy ludzie wyprawiacie, ale on się tym nie zajął. Nawet spor nie wchodził. Ten mówi, powiedz memu bratu, to nie mój temat. Ja przyszedłem was zbawić, a nie zajmować się waszymi fajerwerkami, ognistymi pociskami, którymi się nawzajem mordujecie. Strzałami pełnymi jadu. A więc ten Boży człowiek nie był w stanie unieść tego ludu, a miał o wiele mniej niż Chrystus. Dzieje apostolskie, 3 rozdział. Widzicie, to rozbija nasze myślenie, że my kogoś uniesiemy. I w tym 3 rozdziale od 22 wiersza, wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. A więc mamy łagodny głos, ale kto by go się nie słuchał, będzie wytępiony spośród ludu. On nie będzie krzyczał, on będzie mówił spokojnie. Ale ten spokój wcale nie oznacza, że można go zlekceważyć. Trzeba go uważnie słuchać. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Jeśli uciszymy się przed Panem, wtedy będziemy go dobrze słyszeć. Ale jeśli będziemy stale chodzili w jakichś nakręceniach, wtedy go nie usłyszymy. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim uszczęśliwione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw wzbudziwszy sługę swego, posłał go, aby wam, co czynił? Czynił was szczęśliwymi ludźmi, odwracając każdego z was od złości waszych. Ludzie są nieszczęśliwi przez swoje złośliwości. A szczęściem jest należeć do Pana, kiedy masz wolność w tym. Ludzie znieważają Boga coraz bardziej swoją postawą, swoimi decyzjami. Przecież Słowo Boże mówi, że w czasach końca będzie to nagminne. Ludzie będą się mieć wierzącymi, ale będą żyli jak bezbożni. Tyle tematów, które są złe, można by było ich rozmnażać i rozmnażać, bo coraz więcej tego jest. Albo patrząc na Chrystusa z pracy dokończyciela wiary, uznać, kąkol i pszenica rosną razem aż do żniwa. Żniwo zakończy temat wspólnoty. Eliminujemy tych, którzy żyją w jawnym grzechu i nie chcą go porzucać. Ale nie jesteśmy w stanie wejrzeć w każde życie. I diabeł przybiera pozór anioła światłości, aby zwodzić i oszukiwać. A więc nie wyeliminujemy kąkolu spośród wierzących. Ale po co być kąkolem? Po co być nieposłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi? Po co doświadczać, że człowiek został gdzieś ochrzczony czy ochrzczona, a potem żyć wbrew nauce Jezusa? To jest łagodny baranek, ale też i lew, też i sędzia. On nie krzyczy na ulicach, mówi spokojnie do ludzi. Kto głos jego usłyszy, żyć będzie. Czy kiedyś krzyczał Bóg do ciebie? Do mnie nigdy. Słyszałem jego stanowczy głos, ale nigdy krzykliwy. Słyszałem łagodny. Najczęściej. Spokojny, łagodny głos. I tak przemawiasz, że wiesz, czego od ciebie chcę. Diabeł jest za wojną. Jezus za pokojem. Gdyby Bóg chciał z nami wojny, zniszczyłby nas wszystkich, a Bóg chce z nami mieć pokój, dlatego posłał nam swego Syna. Pamiętacie, jak mówił do Izraela, Izraelu, jeżeli podejdziesz pod jakieś miasto oddalone od ciebie, to ogłoś najpierw pokój temu miastu. Jeżeli oni przyjmą pokój i otworzą drzwi, to wejdź i oni będą twoimi poddanymi. Jeżeli zaś nie przyjmą pokoju, to ja ci dam zdobyć to miasto i wybijesz wszystkich mężczyzn w tym mieście. Zostawisz tylko kobiety i dzieci.
oni będą należeć do was. Ale jeżeli to będą bliskie miasta i one nie odpowiedzą pokojem na pokój, wtedy wybijesz wszystkich. Inaczej, jeżeli ktoś jest w zborze i nie chce pokoju w Jezusie Chrystusie, chce żyć w wojnie, to usuniesz go z tego zboru. Ale jeśli ktoś jest, kto jeszcze nie do końca rozumie to, to wybijesz jego męskość. Uderzysz w jego charakter i on dozna, że nie może przyjechać do ciebie i być silnym. Albo przyjedzie jako ktoś, kto chce słuchać, albo będzie musiał zostać odprawiony. Bo jeżeli ktoś jest między nami, jesteśmy często, to wtedy jest łatwiej diabłu przenikać i niszczyć. Jeżeli jesteśmy oddaleni, jest to już mniej dopuszczalne dla wroga. Istnieje taka możliwość, ale jest o wiele mniejsza. I dlatego Bóg określił Izraelu, jeżeli to są miasta, które są w twoich granicach, wybijasz wszystkich, mężczyzn, kobiety i dzieci. Niszczysz grzech całkowicie. I tak wyplenisz grzech spośród siebie. To nie jest to, że ktoś się zgadza na twój grzech, jeżeli jesteś tutaj. Myślisz sobie, że skoro jesteś z daleka, możesz żyć jak chcesz. To jest tylko zgoda na to, żeby Bóg do ciebie mówił i żeby cię uratował. Ale jeśli byś miał zostać między nami, wtedy byś musiał doznać na sobie silnej ręki, która by powiedziała ci, masz skończyć z grzechem, inaczej my skończymy z tobą. Nie ma brudu w Kościele i zabrudzania Kościoła przez własne ja, bo to jest Chrystus, to jest ciało Chrystusa. Jeżeli w duchu Chrystusowym, i to jest łagodne, nie ma krzyczenia na kogoś, nie ma złorzeczenia, wypominania czy innych rzeczy. Jest proste Boże Słowo. I to nie jest coś, co robimy nagminnie. Raczej często działa litość, miłosierdzie, czas, aby człowiek mógł się upamiętać i porzucić swoje złe drogi. Gdyż tak jest właśnie Chrystus, tak jest Bóg, który go posłał nam, aby nas zbawił. Księga Ozeasza, drugi rozdział. Drugi rozdział, 21 wiersz. I zaręczę cię sobą na wieki. Słowo tu jest o zaręczynach, mówi piękne słowo. Zaręczę cię sobą na zasadzie. Jaka to zasada jest, o której mówi nasz narzeczony? Sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. Zaręczę cię sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi. A ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezreela. I zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem. A on powie, Boże mój. Widzicie, jeżeli Bóg mówi, ty jesteś moim ludem, to znaczy, że ja mam z wami społeczność, czystą, świętą społeczność. Oto zaręczę cię nie na zasadzie fantazji, na zasadzie, że wyznasz, jestem wierzącym i zostaniesz w swoim złym nastawieniu. Zaręczę cię sobie na zasadzie czystości, na zasadzie wspólnoty, na zasadzie bycia razem w jedności, mówi Pan. I taką narzeczoną wprowadzi ojciec do salonu, do chwały, do miejsca pobytu swego syna na ucztę weselną. Piękny przywilej dla mnie i dla ciebie. Diabeł chciałby zniekształcić tą wspaniałą oblubienicę Chrystusową. Chciałby zasiać w nią wojny, zmagania, pychę, dumę i arogancję. A przecież ona ma być łagodna i cicha. Jakby spytał się mężczyzn, jaką chcesz mieć żonę? Pyskatą czy łagodną? Przecież nie trzeba czekać na odpowiedź. Chrystus też woli łagodną. Jak ktoś pyskuje, to go nie weźmie. Jak się ktoś sprzecza z Chrystusem, to go nie weźmie. To nie jest oblubienica dla niego. On nie będzie się kłócić z kimś całą wieczność. Oto kto ma rację, czy mąż ma rację, czy żona ma rację. Ustanowione zostało już, on ma rację.
A my chcemy się nauczyć tego, co jest racją i poznać to, ponieważ to jest nasz prawdziwy oblubieniec. A więc Jego łagodność zaczyna spływać na nas i my doznajemy w tej łagodności potężnej siły, która zwycięża wroga duszy naszej, diabła. On jest za wojną, a my za pokojem. Ale nie pokojem kosztem Boga, pokojem kosztem grzesznika. To grzesznik ma się upamiętać, nie Bóg. Taki jest Jezus. Taka jest Jego oblubienica. Uczymy się tego. Jeszcze mamy w sobie wiele ludzkiej litości, ludzkiego sposobu mniemania. Ten ludzki sposób mówi, no przecież jak to, no przecież Pan rozumie to, że potrzebujemy pomocy, ale On oczekuje, że ją będziemy chcieli przyjmować, ponieważ ona jest nam potrzebna, ale my musimy chcieć, aby ona nas napełniała, żeby przez to napełniało nas zwycięstwo Chrystusowe. Jezus dostał nas w najgorszym stanie, w jakim byliśmy. Ojciec nie dał nas synowi wspaniałych. Oblubienica, którą dostał Jezus, była wredna. On powiedział, Ojcze, ja ją uczynię czystą, świętą i nieskalaną. I to jest najpiękniejsza praca, jaką znamy. Pracujący Jezus w nas, to jest czas naszego nawiedzenia. Nie wojny, nie zmagania, nie popisy, ale oczyszczający Chrystus, który przygotowuje swoją umiłowaną do tego, abyśmy mogli być z Nim teraz i na wieczność. Amen.